20. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Dzisiaj odbywają się w Lubsku. Startują drużyny seniorów, kobiet i mężczyzn, zwycięzcy poszczególnych zawodów, które odbyły się w gminach, oraz dzieci CTIF, także wszyscy zwycięzcy, którzy w swoich gminach zdobyli pierwsze miejsca, dzisiaj startują tu w zawodach powiatowych. Są to drużyny ze Złotnika, dziewczęta z Górzyna, Stuplic, Lipinki Łużyckie, Lubanice, Sieniawa Żarska, Niwica, Jasień, Przewóz, Piotrów, Niwica, Brody i Jasień. Czemu inaczej? Druhu prezesie, komendant zawodu, prezes OSP Lubanice Ryszard Kołoda melduje drużyny do 20 powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych powiatu żarskiego. Czołem strażacy! Czołem ruch! Panie komendancie, druhny, druhowie, strażacy, serdecznie witam na zawodach sportowo-pożarniczych w Lubsku. Są to zawody jubileuszowe, 20. Tak jak podobnie obchodzą w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości. I apeluję o to, żeby właśnie w takim duchu odzyskania niepodległości, w duchu sportowym, w duchu fair play, dzisiejsze nasze zawody sportowe pożarnicze się odbyły. Przygotowaliśmy przepiękne nagrody rzeczowe i finansowe. Jest o co walczyć, a najlepsze drużyny będą nas reprezentowały na zawodach wojewódzkich tutaj w pobliżu gminy Lubsko, czyli w Obrowicach. Także życzę wszystkim jak największych, najlepszych wyników sportowych, zadowolenia tutaj na miejscu, w pobytu w Lubsku i takich uroczystych obchodów i 20. rocznicy, i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. A zawody powiatowe, sportowo-pożarnicze, 20. jubileuszowe jednostek ochotniczych straży pożarnej uważam za otwarte.
Jeszcze raz witam wszystkie druhny i druhów, zaproszonych gości na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku po raz kolejny. Dzisiejsze zawody są podsumowaniem uroczystości Dnia Strażaka, praktycznie cały maj i do dzisiaj, do 17 czerwca. Te uroczystości, zawody i różne imprezy z okazji właśnie Dni Ochrony Przeciwpożarowej dzisiaj mają jakby swoje zakończenie tymi powiatowymi zawodami. Zawody są podsumowaniem cyklu również zawodów gminnych, także dzisiaj jest w pewnym sensie finał tych sportowo-pożarniczych 20 powiatowych zawodów. Wszystkim oczywiście życzę zwycięstwa. I dzisiaj jeszcze przy tej okazji chciałbym wykorzystać tą chwilę, ponieważ jeden z druhów naszego powiatu wczoraj miał taką swoją prywatną uroczystość, również jubileusz 50-lecie swojego życia. Także chciałbym dzisiaj z tego miejsca w naszym imieniu i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów, myślę również gości, życzyć zdrowia, wytrwałości, no i wszystkiego najlepszego. Panie Prezesie, powiatom dajemy kwiaty, ale to jest taki praktyczny prezent strażacki, także wszystkiego dobrego. Przyda się to samo. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana prezesa wojewódzkiego oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Ryszarda Pisowskiego. Panie starosto, panowie prezesi, druhny, druhowie, w imieniu zarządu wojewódzkiego i swoim oraz w imieniu druha Edwarda Fetko, którym każę was pozdrowić i złożyć wam serdeczne życzenia z okazji Dnia Strażaka, więc składam wam dzisiaj życzę wam wspaniałych zawodów, niech wygrają najlepsi i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A teraz poproszę prezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz o oddanie przechodniego pucharu starosty powiatu żarskiego jako dla najlepszej jednostki OSP. W zamian jednostka OSP Przewóz otrzymuje na pamiątkę troszeczkę mniejszą statuetkę. A teraz poprosimy dziecięcą drużynę pożarniczą działającą przy jednostce OSP w Dębince przedstawienie, które przygotowała pani Justyna Popko. Także zapraszamy serdecznie małych strażaków o pokaz. Musimy to przedstawić, tak? Druhowie, musielibyśmy się albo odsłonić, odwrócić. Pokaz to inscenizacja wyzwania do zdarzenia drogowego. Dwie mamy, jak widzimy, z wózeczkiem spacerują. Oczywiście nie zainteresowane tym, co dzieje się na drodze, tylko pisaniem SMS-ów. Nagle dochodzi do kolizji, zostają potrącone przez samochód, samochód odbija, uderza w drugi samochód. I w tym momencie strażacy dostają zgłoszenie. Jako strażacy bardzo szybko i sprawnie udają się do remizy. Wyprowadzają pojazd, ubierają sprzęt ochronny, ubrania, hełmy, pasy, aby bardzo szybko wyjechać do zdarzenia. Samochód zostaje wyprowadzony. Za chwilkę kierowca upewni się, czy wszyscy są gotowi. Proszę zobaczyć, jak sprawnie, jak szybko. Jest gotowi, już wychodzą. Już za chwilkę wyjeżdżają. Zostało
podane zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Żarach. Ostatnie do pięcia mundurów. Strażacy gotowi. Wszyscy są gotowi? Tak! Oczywiście jak na strażaków przystało, samochód w pełni oznakowany, sygnały dźwiękowe, błyskowe. W tym momencie dowódca akcji udał się na rozpoznanie, strażacy zwarci, gotowi, czekają przy samochodzie na rozkazy. Wrócił dowódca. Bardzo mnie dzieje, że się poskłada wilka zgłasz, że te zamiastu czterech poskładowanych, w tym jedno dziecko. Jak Państwo słyszeli, zostały przekazane informacje po raz kolejny do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Żarach. Wydane rozkazy i strażacy ruszyli do działań. Rozwinięcie, zabezpieczenie linii gaśniczej. Podejmują działania, aby wydobyć osoby poszkodowane, aby udzielić pierwszej pomocy. Jak widzieliśmy, pierwsza pomoc medyczna dziecku jest udzielana. Pani Sławomir, proszę o pomoc. Resuscytacja konwojniowa oddechowa wdrożona. Jak widzimy, ambulans, sprzęt specjalistyczny, medyczny. Założony kołnierz ortopedyczny. Strażacy sprawnie, bardzo sprawnie działają. W tej chwili uruchomiony został sprzęt hydrauliczny w celu odcięcia uwięzionej w pedałach nogi. Oczywiście nie odcinamy nogi, tylko odcinamy pedały. Kierowca już wyciągnięty i za chwilę zostanie mu udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. Jak poszkodowani? Można zaobserwować, że nic tu nie dzieje się z przypadku. To wszystko jest wyćwiczone przez długie treningi. Dowódca cały czas sprawuje nadzór nad swoją drużyną. Wydaje kolejne polecenia. Jedna z mam cały czas podlatuje do swojego dziecka. Jest przez strażaków odciągana, aby nie przeszkadzać, aby te działania toczyły się sprawnie, szybko. Tutaj widzimy, jak strażacy podają piany. Moje dziecko! W celu zabezpieczenia, aby nie doszło do zwarcia, aby nie doszło do zapalenia pojazdu. Cały czas jest udzielane wsparcie psychiczne dwóm mamom, które zostały potrącone przez pojazd. W tej chwili jedna z osób, która została wyciągnięta, kierowca pojazdu, został ułożony w pozycji bezpiecznej, okryty swoją życia. I dowódca akcji poprosił o wsparcie służb medycznych. Na miejsce uda się karetka pogotowia. Karetka na sygnałach właśnie dojeżdża do miejsca działań. Sprawnie, szybko. Proszę zobaczyć. Tu nic nie dzieje się przypadkiem. Służby medyczne już na miejscu. Za chwilkę osoby poszkodowane zostaną przekazane i transportowane do szpitala. I lalkę. Janusia, do lalki. Nie ma je. Nie daje. Proszę zobaczyć. Noszę. Za chwilę zostanie przekazana osoba poszkodowana ratownikom. Ratownicy cały czas udzielają pierwszej pomocy. Oczywiście
Wszystko skończyło się szczęśliwie oczywiście. Przywrócili funkcje życiowe. Resuscytacja krężeniowo-oddechowa dziecka przyniosła zamierzony efekt. Przywrócono czynności życiowe. I teraz strażacy już niebawem zakończą kolejną w swoim życiu akcję sukcesem. Osoba została odtransportowana i karetką odjedzie do najbliższego szpitala. Akcja zakończona sukcesem! Bardzo proszę, gorąca chwała, dziecięca drużyna pożarnicza OSP Dębinka. Jak zawsze, jak co roku z nami. Prezes. No tutaj nie chcę się, chwalić, ale stroje to komendant wam. Dziękuję dzieciom i wręczają małą kontuzję. Idź po niego, ty! Justyna! A teraz poproszę komendanta zawodu, prezesa Ryszarda Kołodę o odprowadzenie. Drużyny w lewo, zwrot. W tej chwili drużyny zostały odprowadzone do miejsca, w którym przygotowują się już do startu. I zapraszamy pierwszą drużynę, dziewczęta z OSP Złotnik, do przygotowania się do ćwiczeń bojowych. Także jeżeli będą dziewczęta przygotowane, zapraszamy już na płytę stadionu. Z Westerplatte! Papa. To mi się podoba. Pracę lubię. O, zwisnął, posłyszałem, dobra. I rozpoczęła się konkurencja, sztafeta dziewcząt OSP Złotnik. Pierwsza przeszkoda pokonana. Się do mety. Dobra, to idzie na trybunę. Dawaj, Mona!
i zostało ostatnie 50 metrów. I zakończyła się konkurencja. Zawody sportowo-pożarnicze w Lubsku są już w pełni. Organizacja takich imprez to jest niezła ta sprawa. No bardzo się cieszę. Co pan sądzi? Bardzo się cieszę, że są te zawody, że mogą się spotkać młodzi sportowcy, dzieci ze szkół, seniorzy mogą potrenować razem, sprawdzić się, kto jest lepszy. Uważam, że takie zawody są bardzo potrzebne. W dużo powiatach już nie robi się tych zawodów, co mnie bardzo smuci, ale my w powiecie żarskim wspólnie ze starostem i starostą staramy się, żeby te zawody się odbywały. Składamy się na to, żeby i nagrody były fajne dla dzieci i dla dorosłych, żeby po prostu ich jeszcze to rajcowało, żeby im się chciało jeszcze przyjeżdżać, bo wiadomo, zerwana niedziela cały dzień i fajne zawody. Cieszę się, że właśnie znów możemy tu w Lubsku być na 20. jubileuszowych zawodach. Prywatne pytanie, a ile pan już jest straży? Straży to jeszcze pamiętam tak od chyba w 8 klasie za dawnych czasów, a tak to już sam 20 lat jestem prezesem i tak cały czas z tymi strażakami jeżdżę wszędzie, po całym województwie i po Polsce. Tak. Straż 15 lat 20 temu, lat, a 20 lat temu, a dzisiaj jaka jest różnica? Dzisiaj już tylko prezesuję. Ale ja mówię o straży. A różnica jest bardzo duża, a zwłaszcza w naszym powiecie żarskim, w ogóle w województwie lubuskim. Mamy najwięcej w Polsce zakupionych samochodów nowych, nowego sprzętu. Bardzo dużo tu zarząd wojewódzki, oddziału wojewódzkiego, SP wspólnie z marszałkiem województwa. Programy wszystkie, które można było, zostały wykorzystane. Nie ma takiej gminy, nie ma takiego miasta, gdzie by nie było nowych samochodów, nowego sprzętu. I tutaj jako strażacy musimy chylić czoła właśnie prezesowi Edwardzie Fetko, marszałek Annie Elżbiecie Polak za to, że pozwolili te pieniądze, które były zabezpieczone na bezpieczeństwo, przekazać dla ochotników strażaków. A może mi uciekło pytanie, zaraz to przypomnę. Aha. Jak wygląda sytuacja z Narybkiem, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo jest też taki, dzisiaj młodzież garnie się do komputerów, do laptopów, a nie do wysiłku fizycznego. I to są święte słowa. Tu jest problem z tym, z młodzieżą. Dość, że u nas jest duży spadek młodzieży, a po drugie nowoczesna technika, komputery, laptopy, wszystko na E. I dzieci zamiast się garnąć, no udaje się nam jeszcze ich przyciągać do tych zawodów, do ćwiczenia, ale to już jest coraz mniej drużyn, coraz, bo po prostu w tych małych gminach nie ma już dzieci, które by chciały, ale się jeszcze się łączy do kupy. Nie wiem, co będzie za 5-6 lat, ale jako powiat żarski, bo wiem, że w Żagańskim ciężko już na przykład zebrać te grupy, u nas w powiecie żarskim, muszę powiedzieć, jesteśmy tutaj jeszcze w lubuskim też fenomenem. Dębinka, dobrze zapamiętałem. Tak, Dębinka wspaniale, tam dobre szkolenie. Strażacy z Druchny szkolą te dzieci bardzo ładnie. Mamy jeszcze takie coś było w Wymiarkach, także gdzie są dużo młodzieży, to zależy jakie roczniki i kto się nimi opiekuje. To jest ważne. Dziękuję bardzo. A z kim rozmawialiśmy? Wójt gminy Przewóz, zarazem wiceprezes zarządu wojewódzkiego, druh Ryszard Kisowski. Dziękuję bardzo. Wiedział, co wiedział. No dobry jest, ale wiesz co, nie woda. Do góry nogami go poszło. Czas macie 81, włącznie. Nie spełnia się. Czas 81. Biorę z tobą jedynkę dowódcę na obudzenie. Nie czekajcie od tego. Siódemka, gdzie jest siódemka? Co tam z tą propozycją wybuchu? Ja myślę, że to wszystkie powiaty organizują takie zawody sportowo-pożarnicze.
bo tu pierwsze miejsca awansują do zawodów wojewódzkich. My to jesteśmy tak w jednym wielkim systemie właśnie straży ochotniczych. I te zawody sportowo-pożarnicze, akurat jubileuszowe, 20. Kolejny raz w Lubsku, dobra organizacja i dobre miejsce. Myślę, że przygotowane też. Z ciekawości, ile jest drużyn? Oj, to ja 20 mnie zajmuje. 15, tak, ale 25 jest w tym w ogóle jednostek OSP w powiecie żarskim, a te eliminacje w gminach, ja się tym specjalnie tak nie zajmuję. Mając rozeznanie, jeżeli chodzi o powiat żarski, gdzie jest najbardziej prężna jednostka? Oj, ciężko powiedzieć, co roku jest coś innego, tak jest, że wszyscy walczą, wszyscy trenują cały rok i tak z perspektywy. Ja tak się specjalnie tym jakby nie przejmuję do końca, kto wygra, bo dla mnie jest cały powiat ważny i liczę, że to najlepsza drużyna. A jakie są nowości, jeżeli chodzi o straż w powiecie żarskim? No, sporo przybyło sprzętu. Tak. To dobra kadencja, dużo sprzętu i do ochotniczych straży pożarnych, do jednostek takich operacyjnych i też do Państwowej Straży Pożarnej. No, jeżeli chodzi o sprzęt, jest bardzo dobrze. No, gorzej jest komendą główną, tą powiatową w Żarach. No, walczymy o to, żeby się budowa rozpoczęła. No, praktycznie się rozpoczęła, no, ale jeszcze takich środków od wojewody nie mamy przekazane. I co dalej? No dalej trzeba nie spać, trzeba się zbroić w sprzęt, trzeba ćwiczyć, bo licho nie śpi i zawsze ten strażak stoi na posterunku, no i żeby ich nie zabrakło. Jest taka anegdotka, że dotąd się nie zna dentysty, dopóki nie boli ząbek. No, jak nie później boli, to wszyscy przypominają sobie, tak samo jest ze strażą. Jakie będą działania powiatu, jeżeli chodzi o młodzież? No to jest na rynek. Tak, tylko to są zadania poszczególnych gmin. Powiat jest takim koordynatorem, to w gminach się to wszystko zaszczepia i takie zadania mają gminy. W zarządzaniu kryzysowym, w obronie cywilnej i też ochotniczych strażach pożarnych. No my jesteśmy koordynatorem, jeżeli chodzi o ten zarząd powiatowy, no ale starosta z kolei ma to swoje zadania również i no, wychodzi to w praktyce nieźle. No, na przykładzie tego pożaru, a później pogorzeliska w Wrożku, no, udało nam się sprawnie to wykonać bez żadnej pomocy z zewnątrz, a w tej chwili cała Polska płonie i jest kryzys, tak? A no, próbowałem o tym mówić, próbowałem jakby zaszczepić ten problem na Polskę, gdzieś tam na konwencie któregoś razu ze starostów, to wtedy nikt nie słuchał, że może tak być i nasze doświadczenie można było gdzieś tam sobie przyjąć. No niestety mądry Polak poszkodził. Dziękuję panu bardzo. A z kim rozmawialiśmy? Starosta powiatu żarskiego, ja również prezes ochotniczej straży pożarnej. Dziękuję bardzo. Tak, dowódca, widziałeś? Nieprawidłowy węzeł przy zaworze kulowym. Tam było taka... Brakło węzła, nie? Pełny na głowę, wracamy na stafetę. Panie sędzio, jak ocenia pan tą drużynę? Drużyna OSP Jasień, tak? Tak. Łączny czas 81, no niestety 20 punktów karnych dostali, zawodnicy wiedzą, dowódcą drużyny omówiłem. Generalnie fajny czas, natomiast trzeba pewne szczegóły, bo zawody na tym między innymi polegają, żeby nie popełnić żadnego błędu technicznego. To były dwa takie błędy techniczne. Dowódca wie, który zawodnik, nie będziemy wymieniać z imienia nazwiska, żeby za rok się nie zniechęcił. Także to są szczególiki, ale powiem, jak na punkty karne, to bardzo mało ta drużyna została. Ile mamy takich drużyn? Drużyn młodzieżowych, tak? W dzisiejszych zawodach mamy 15, 8 dziewczęcych, 7 chłopięcych, plus 12 drużyn seniorów. Także zawody 20 powiatowe, tradycyjnie jak co roku już tutaj na stadionie w Lubsku jesteśmy. Cieszymy się, że zawsze gmina Jasień wystawia te drużyny najlepsze, zwycięskie, raz że bliskość, ale sam fakt uczestnictwa w dzisiejszych powiatowych świadczy o tym, że to jest najlepsza drużyna w gminie Jasień.
Także super, liczymy, trzymamy kciuki. Ja jako sędzia, nie wypada mi inaczej powiedzieć, jak niech zwycięży najlepszy. Dziękuję, z kim rozmawiałem? Brygadier Grzegorz Lisik. Dzięki. Dziękuję. Teraz, teraz? Czy, idź. Czas do 20 sekund. Można powiedzieć, najstarszy strażak Straży Ochotniczej, jeżeli chodzi o powiat żarski. Wywodzi się pan z Złotnika, tak? Tak jest. I jaka pana godność? Ścielczak Zygmunt, Ścielczak. Od ilu lat pan jest w straży? Ja w tej straży zakładałem po prostu. Jedziemy od 53 roku. To już jest bardzo dawno, tak? Jak wyglądała kiedyś straż, kiedy ją pan zakładał, a dzisiaj? No, mieliśmy remizę i parę koni, jedną motopompę i parę odcinków węża. No i wyjeżdżaliśmy konno do pożaru. Ale ludzie byli chętniejsi. Jak był pożar, to lecieli nawet i z lasu lecieli, żeby dolecieć. A teraz nie są tacy ludzie. Rozumiem. A najbardziej taki nieprzyjemny pożar, który w pana życiu był, to gdzie był? Byliśmy pod granicą. Pod granicą to tam był. Chodzi o zasieki? Tak, zasieka. Straszny pożar, tak? Tak, to długo tam my byli. Ile dni? No ja liczę, że my tam byli około 1,5 tygodnia. To dużo. Żeby zostać strażakiem, to co trzeba mieć w sercu? No wie pan, ja mam rodzinę strażacką i od 36 roku byłem na pożarze, jak brat mój był na pożarze, to pierun uderzył. I zawsze twierdzę to, że od pieruna nie trzeba gasić wody. A dlaczego? Bo się nie zagasi, jest cały teren zaplądowany jest. Aha. Czym więcej wody, tym się więcej pali. Dziwne zjawisko. Dziwne zjawisko, ale to jest prawda. Już moje strażacy, jeżeli piorun uderzy, to nie gaszą, tylko zabezpieczają teren, żeby się drugie nie zapaliło. Rozumiem. Baczność, spocznij, równaj prawo, drużyny baczność, na prawo, patrz. Prezesie, komendant zawodu, prezes OSP Lubanice Ryszard Kołoda melduje drużyny po 20 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w powiatu żarskiej Poszynie.
Baczność! Spocznij! Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 17 czerwca 2018 roku przeprowadzono w Lubsku powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 27 drużyn, w tym 15 drużyn młodzieżowych. Zawody rozgrywane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza, ćwiczenia bojowe. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach rozkazem numer 14/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku. Kolejność miejsc w poszczególnych grupach. Klasyfikacja generalna drużyn młodzieżowych, dziewczęta. Miejsce 8. OSP Lipinki Łużyckie. Wynik 868,20 punktów. Siódme miejsce. OSP Górzyn. Wynik 901,60. Szóste miejsce. OSP Niewica. Wynik 905,40. Piąte miejsce. OSP Przewóz. Z wynikiem 953 punkty. Czwarte miejsce. OSP Lubanice. Z wynikiem 953,9. Trzecie miejsce. Drużyna z OSP Tuplice. Z wynikiem 975,7. Drugie miejsce. OSP Jasień. Z wynikiem 988. Pierwsze miejsce. OSP Złotnik. Z wynikiem 996,2. Klasyfikacja generalna drużyn młodzieżowych chłopcy. Siódme miejsce. OSP Niewica. Z wynikiem 849 punktów. Szóste miejsce. OSP Lipinki Łużyckie. Z wynikiem 913,6. Piąte miejsce. OSP Piotrów. Z wynikiem 935,6. Czwarte miejsce. OSP Górzyn. Z wynikiem 975,7. Trzecie miejsce. OSP Jasień. Z wynikiem 979,0. Drugie miejsce. OSP Sieniawa Żarska. Z wynikiem 997,2. I pierwsze miejsce. OSP Brody. Z wynikiem 1000,4. Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych. Piąte miejsce. OSP Przewóz. Z wynikiem 126,9. Czwarte miejsce. OSP Tuplice. Z wynikiem 126,5. Trzecie miejsce. OSP Dębinka. Z wynikiem 118,5. Drugie miejsce. OSP Kunice. Z wynikiem 116,7. I pierwsze miejsce OSP Złotnik z wynikiem 113,4. Klasyfikacja generalna drużyn męskich. Siódme miejsce OSP Dębinka z wynikiem 126,4. Szóste miejsce OSP Tuplice z wynikiem 116,6. Piąte miejsce OSP Zabłocie z wynikiem 108,6. Czwarte miejsce OSP Przewóz z wynikiem 103,2. Trzecie miejsce OSP Łęknica z wynikiem 99,9. Drugie miejsce OSP Chocicz z wynikiem 98,2. I pierwsze miejsce OSP Złotnik z wynikiem 98,1. 1/10. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów uległ wypadkowi jeden zawodnik z OSP Łęknica. Protokół podpisał sędzia główny, starszy kapitan Norbert Kawka. O wystąpienie kapitanów młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt, które zajęły miejsce 8, 7, 6, 5 i 4 zapraszamy tu na środek.
kapitanów drużyn, a dyplomy i upominki ufundowane przez starostę powiatu żarskiego wręczy prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Dudojcz oraz członek zarządu powiatowego Lech Jurkowski. OSP Lubanice, jedno oczko za pudłem. Dziękujemy. O wystąpienie zapraszam drużynę z trzeciego miejsca. OSP Tuplice. Zapraszam całą drużynę. Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez starostę powiatu żarskiego wręcza prezes oddziału powiatowego Jan Tudajcz oraz członek oddziału powiatowego Wiesław Zielinski. Serdecznie gratulujemy. Brązowe medale, czyli pytam. Nie, gratuluję. Gdzie jest kapitan? O, super dla was jest i tak, i tutaj macie taki fajny pamiątkowy. Zapraszam drużynę, która zajęła drugie miejsce. Drużynę z Jasienia. Wręczenie pucharu, dyplomu i nagrody ufundowane przez starostę powiatu żarskiego wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz członek zarządu powiatowego Tadeusz Rybak. Zapraszam prezesa z Jasienia. Puchar. Zapraszam panu. Gratulacje. Można wręczyć. Zapraszam drużynę, która zajęła pierwsze miejsce. Drużynę z OSP Złotnik. Dyplom, pucharz i nagrody fundowane przez starostę powiatowego wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudaj oraz członek zarządu powiatowego Leszek Grodzki. Przywieźli czwartą drużynę za Nocnika, to też by była pierwsza, nie? Gratuluję.
I zapraszamy kapitanów drużyn młodzieżowych chłopców, które zajęły miejsca 7., 6., 5. i 4. Dziękujemy. A o wystąpienie zapraszam drużynę, która zajęła 3. miejsce, OSP Jasień. Nagrody i dyplom ufundowany przez starostę powiatu żarskiego wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudoj oraz członek oddziału powiatowego Andrzej Kamyszek. A na murawę zapraszamy drużynę, która zajęła 2. miejsce. OSP Sienia Wadarska. Puchar, dyplom i nagrody ufundowane przez starostę powiatu żarskiego wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz, członek zarządu powiatowego Leszek Mrożek oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, młodszy brygadier Robert Sowikowski. Lepiej mnie zapamiętają, bo czy nagrody się nie da się. Nie da się. Dobrze, chodź komendant. Dziękujemy drużynie. Drużynę, która zajęła 1. miejsce, OSP Brody. Zapraszamy całą drużynę. Ja pokrywam. Puchar, dyplom i nagrody ufundowane przez starostę powiatu żarskiego wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz członek zarządu powiatowego Ryszard Kowalczuk. Klasyfikacja drużyn seniorskich kobiet. O wystąpienie zapraszam kapitanów drużyn, które zajęły 5. i 4. miejsce. O wręczenie dyplomu zapraszam prezesa oddziału powiatowego Janusza Dudojcz oraz zastępcę komendanta powiatowego brygadiera Pawła Kryniewicza. Powodzenia. Dziękuję za rok. Zgadzam się. Dobrze, że ja.
o wystąpienie poproszę drużynę OSP Kobiet, która zajęła trzecie miejsce. OSP Dębinka. Nagrodę pieniężną w wartości 1000 zł ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodę, puchar i dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz członek zarządu powiatowego Marek Iwle. Zapraszam pana radnego powiatowego. Zapraszam pana radnego. Pana Wiktora zapraszamy serdecznie. Panie Wiktorze. Dziękujemy. Zapraszamy drużynę, która zajęła drugie miejsce. OSP Kunice. Nagrodę, puchar i dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Robert Sowikowski. Ja wiem dobrze, że tu jest. No u nas na gminnej. Tam to było teraz na powiatowy złożony. Mówię dla niej, że u nas na gminnej też poszło z drugiej strony. Gratulacje. No czas miał najlepszy, tak. O, dziękuję. Dziękujemy drużynie. Pierwsze miejsce OSP Złotnik. Zapraszam. Oraz restauracja McDonald's. Nagrodę, puchar i dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz członek zarządu powiatowego Leszek Wrożek. Klasyfikacja drużynowa drużyn męskich. O wystąpienie kapitanów drużyn zapraszam drużyny kapitanów, które zajęły miejsca 7, 6, 5 i 4. Członek zarządu powiatowego Andrzej Kamyszyk. O wystąpienie proszę drużynę, która zajęła trzecie miejsce. OSP Łęknica. Nagrodę, puchar i dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudojcz oraz prezes związku zarządu gminnego. Co ci się stało? Wiesław Zieliński. Na płotku? I co, ręka zwichnięta czy? Jeszcze nie wiadomo. 105 będę jechał. Pamiątka jest, ale boli, nie? Dziękujemy.
o wystąpienie. Proszę drużynę, która zajęła drugie miejsce. OSP Chocicz. I dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudowicz oraz członek zarządu powiatowego Lech Jurkowski. Tego wójta z brodą to nie słuchajcie. Do zdjęcia. A na Murowę zapraszamy zwycięzców. Drużynę, która zajęła pierwsze miejsce, OSP Złotnik. Nagrodę, puchar i dyplom wręcza prezes oddziału powiatowego Janusz Dudowicz, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Ryszard Klisowski, członek zarządu powiatowego Leszek Mrożek oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, młodszy brygadier Robert Słowikowski. Sędzia główny zawodów informuje, że najlepszą jednostką OSP podczas zawodów została jednostka z OSP Złotnik. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar przechodni oraz nagrodę pieniężną w wartości 1500 zł ufundowaną przez starostę Żarskiego. Puchar i nagrodę. Zapraszam drużynę zwycięską. Puchar i nagrodę wręczą prezes oddziału powiatowego Janusz Dudowicz, członek zarządu powiatowego Leszek Mrożek oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Przypominam, że 23 czerwca 2018 roku w miejscowości Bobrowice, to jest powiat krośnieński, odbędą się wojewódzkie zawody, gdzie nasz powiat będą reprezentować dwie drużyny młodzieżowe, dziewczynki z OSP Złotnik oraz chłopcy z OSP Brody. Do dnia jutrzejszego prosimy o zgłoszenie drużyn do zarządu wojewódzkiego.
O zabranie głosu poproszę prezesa oddziału powiatowego Janusza Dojcia. Panie komendancie, druhny, druhowie, strażacy, dziękuję serdecznie za organizację tak wspaniałych zawodów, przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, jak i OSP powiatowemu. Przede wszystkim również chciałbym podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w Żarach, jak i pracownikom Ośrodka Sportowego w Lubsku. Życzę szerokiej, spokojnej drogi do domu i zawody jubileuszowe 20. Sportowo-pożarnicze uważam za zamknięte i zakończone. Dziękuję. Komendanta zawodów poproszę o wyprowadzenie drużyny.